Panie, może przemówisz im do rozsądku? Powiedz, o co chodzi. Panie, jestem Saburo, wielce szanowany handlarz z Unugi. Chcesz mego szacunku? Zdobądź go. Dlaczego grozisz tym ludziom? Moja rodzina zginęła, a ci ludzie nie chcą mówić. Coś złego tu się stało. Co twoja rodzina tu robiła? Zorganizowałem dla nas ucieczkę z wyspy. Mieliśmy się tu spotkać i płynąć na Iki. To niemożliwe. Mongolska flota kontroluje morze. Opłaciłem załogę przemytników, żeby nas przewieźli. Podejrzane typy. Ale pomogli kilku rodzinom od początku najazdu. Moja żona Aki była przerażona. A mały Dziotaro ciągle płakał. Musiałem coś zrobić. A teraz twoja rodzina zaginęła. Razem z przemytnikami. A ci ludzie coś wiedzą. Dowiem się, co się stało. Ty zachowaj milczenie. Tak, panie. Ale nie pobłażaj im. Zbierzcie się wszyscy. Muszę z wami pomówić. Ten człowiek twierdzi, że była tu jego rodzina. Widzieliście ją? Nie? A może widzieliście przemytników obiecujących ucieczkę z Tsushimy? Mój panie, chyba ich widziałem. Kobietę i dziecko trzymające zabawkę. Gdzie poszli? Tego nie widziałem. Nie widziałam nikogo takiego. Chcę usłyszeć każdego. Proszę, nie rób mi krzywdy. Nic nie wiem. Może tu byli. Widziałam chłopca, bawił się sam. Nie widziałem żadnych rodzin. Ucieka! Za nim! Ty! Stój! Ja nic nie wiem! Daruj, panie! Nie uciekaj, głupcze! Gadaj! Przemytnicy tu byli. Zabrali żonę i dziecko handlarza. Śledziłem ich, ale mnie złapali. Zagrozili, że poterżną mi gardło. Nie pozwolę im na to. Dokąd zabrali ich przemytnicy? Na zachód. Na wybrzeżu jest wieża. Tam chyba przypłynie łódź. Śladu żony i dziecka Sabura. Zwalono! Tu jestem! Co? Nie, 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 nie,
Dlaczego tak łatwo ich nabrać? Są zdesperowani. Wystarczy dać im nadzieję, a uwierzą we wszystko. To prawda. Dobrze. Miejmy to z głowy. Przykro nam. Łódźmy. Robicie! Nie pieniądze! Zabijcie mnie! Tutaj! Nie! Duch! Uwolnię cię. Zrobię wszystko! Ocaliłeś nas! Nic wam nie grozi. Ja nie rozumiem. Mówili, że przypłynie po nas łódź. Z wyspy nie ma ucieczki. Chcieli was okraść i zabić. Była z wami kobieta z małym chłopcem? Nie, tylko my. Wracajcie. Rodzina Sabura może gdzieś tu być. Kobieta i chłopiec. Zamordowani. Zabawka. Może Saburo ją rozpozna. Musi poznać prawdę.
Panie, znalazłeś moją rodzinę? Znalazłem to. Zabawkę Jotara. Nie rozumiem. Przemytnicy kłamali. Nie było żadnej łodzi. Nie. W Umugi wszyscy mnie znają. Nie mogli. Mogli. Twoja rodzina zginęła. Zabiłem winowajców. Nie ocaliłeś ich. Co z ciebie za samuraj? Wy wszyscy! Zdrajcy! To wasza wina! Wasza wina! Saburo, musimy walczyć razem. Zbierz swoje oszczędności i pomóż tym ludziom się bronić. Ale najpierw pochowaj rodzinę. Co się stało? Córka zaginęła. Nie widziałam jej od kilku dni. Na pewno nie uciekła? Nie mogłaby. Proszę, znajdź ją. Przypominasz mi matkę. Zawsze próbowała mnie chronić. A więc rozumiesz. Gdzie ostatnio była? W Dojo. Wyszłam wcześniej. Miała mnie dogonić, ale nie dotarła do domu. Poszukam jej. Ktoś powinien ją pamiętać. Szukam dziewczyny imieniem Kuma. Dziewczyny, chłopcy, kury. Za odpowiednią cenę mam wszystko, co zechcesz. Głupiec. Znasz dziewczynę o imieniu Kuma? Córkę handlarza? Znam ją. Ale dawno już nie widziałem. Muszę ją znaleźć. Przepraszam. Nie mogę ci pomóc. Jestem wyczerpana, ale nie mogę spać. Szukam dziewczyny o imieniu Kuma. Ja tam nie znam nikogo. I wcale nie chcę. Zostaw mnie. Myślisz, że on istnieje? Oczywiście, że tak. Człowiek. Nie jakiś tam duch. Może... Wojowniku, tutaj. Wiem, kogo szukasz. Znasz Kumę? Tak, ale tu nic nie powiem. Chodź. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. Coś jest nie tak. Matka dawno jej nie widziała. Tu możemy pomówić. Przyjaźnimy się. Widziałem, jak odchodzi z mężczyzną, który miał dla niej pracę. Ale jaką pracę? Prowadzenie tawerny. Chciała zarobić pieniądze dla matki. Obiecałem, że dochowam sekretu. Gdzie ta praca? W tawernie Numanaka, przy głównej drodze. Yeah.
Numanaka, tu powinna być Kuma. Chodźmy tam, skąd strzelał. Wróg! Dostań się! Czerwony sekund się do strzału. Uciekł z podkulonym ogonem. Wystraszyliśmy samuraja. Walcz ze mną! Nacierać! Znowu on? Dowiedzmy się. Słabeusz! Już po tobie! Padnij! Na ziemię! Nie może... Wiem, że to on. To wiemy. Nie ma po co szukać.
Nie chciałam nikogo skrzywdzić. Co kazali ci robić? Okradać ludzi. Miałam czekać przy drodze i wzywać pomocy. Większość się zatrzymywała. Część chciała pomóc. Inni... Już po wszystkim. Wracajmy. To szaleństwo. Poddaj się, a dam ci żyć. Dziewczyny, chłopcy, kury. Za odpowiednią cenę mam wszystko, co zechcesz. Trzeba to przerwać. Jak ci dziękować? Cieszę się, że pomogłem. Jak nas znalazłaś? Szłam za tobą. Widziałam, jak rozmawiasz z Roninem. Gdy zniknąłeś, sama do niego podeszłam. Odważnie. Roninowie są nieprzewidywalni. Nic nie równa się ze strachem przed utratą dziecka. Nie sądziłam, że cię jeszcze zobaczę.